Dobry wieczór Państwu. W ten trudny czas w imieniu Zamojskiego Domu Kultury chciałem Państwa zaprosić na zamojskie czytanie. Zaprosić do czytania i do oglądania. Na początek może bajka. Ignacy Krasicki, Kruk i Lis. Bywa często zawiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie! Szklniące, jednakie, a jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.